I witam was, Robstar Skyśnek z tym razem Lindsay z Europy Universal 4. I chciałem powiedzieć, że miniaturka u Kiksunie jest zamówiona, ale mam nadzieję, że lajki i komentarze u was też są zamówione. No i cóż robimy, jedziemy. To oni, to ja im dałem prowincję, oni mnie tak traktują. O, wiecie co to oznacza? Pierdol. O, wam by się przydało w ogóle was zwasalizować. Improw relacje, z wami też improw relacje niedługo. Derzę was nie do zwasalizowania. Jak wolę do Liberty Zajer, czyli 7%. Was nie do zwasalizowania, tylko was do anektowania. Oni chcą więcej kontrolować tych terenów, ten wam dam więcej kontrolowania terenów, nobility. Proszę bardzo. Paz de Heretico. Brytania Westfold. Jest tutaj Strathclyde. Strathclyde. Tylko to was chroniło przed moją zemstą. Przed moją agresją. Ja w końcu wyląduję tutaj, zobaczycie. Portwalia Massachusetts z East Anglią. Więc albo zostaniecie moimi wasalami. Grzecznie. Nie chcą. Nie chcą. Nawet nie próbujcie. Zostaną zanektowani. Integrate. Musi być co najmniej 50 lat, czyli w 18. Chociaż są co najmniej 190 relacji. No to relacje już robię. New Duke. A, czyli że jak? Była regencja chyba? Tak. I Heir. Heir zarąbisty, 5,52. Dashi, potrzebuje 300, mam 77, żeby zostać królestwem. To jest jednak król, a nie królowa, więc nie wiem, czemu było zmniejszone. Chyba nie z prawego łoża był po prostu. Tworzę jednocześnie jeszcze jeden oddział konnicy. Yes, I love a good story. Brać I love a good story. Zabieraj. W ogóle jak tam wyglądają Real Mariaże? Nie mam dyplomatów do wysłania. Ale na razie to i tak będzie bardziej skuteczne. A, są subjectem, czyli nie mogą. Break Royal. No to mamy już Royale. No to wysyłamy was jeszcze ponownie. Lecicie. Były 80 punktów, żeby okorować. Nasza overexcencja spadnie. Unresty spadną. No i rebelie też spadną, bo się przynajmniej osłabią na tyle, że nie dorosnąć. Dobra, na razie nie od się przejmować. Rosną dosyć powoli. Disaster mi rośnie. Ale zaraz zniknie. Przydałoby się generała zrobić. Orgazm. Drugi teren jednaki? Nie. Warwick. Chodź. Ultuj. Tunuj. RK. Dobra, naszym następnym celem będzie nasz były sojusznik. Mam z nim jeszcze Real Mariaż? Nie mam. We have no diplomat to set, ale czy mamy... Tak, do 87 mamy trusa. W 87 ich atakujemy. Oni mają sojusz z Myth. Clergy chce teraz prowincję. No to zachłanne. Luje.
Ale mi zmniejszy unresty clergy, więc przydałoby się jednocześnie dać takiej prowincji, na przykład clergy. Jeszcze chcą clergy? Jeszcze chcą i będą jeszcze chcieli. Nie, już mają chyba 15%, 7,5 to dawało. Nie, trochę dawali, okej. Przydałoby się jeszcze osiągnąć, więc jeszcze chyba dam jedną prowincję clergy. Jest nobility, to dam clergy. Mieć ich loyalty, które daje dosyć dobre bonusy. Papal influence oraz taksy. Czyli dawał chyba tylko stabilność daje. Czyli mniejsza koszt stabilności. Bardziej mi się opłaca merchant niż trade efficiency. Czy mogę tego merchanta wysłać? Do Hampanii albo North Sea? Z North Sea leci do... Nie. Mogę do English Channel tylko wysłać, że zbierał bardziej. No to... Zbieraj bardziej, zarobię? No, trochę dukatów, raczej trochę ułamków dukatów wejdzie. Disaster już zniknął. Ost Ashen, raczej Sashen został. Została szansa na bunt. Jak tu zejdę z tego, to tu się pojawi, tak. No i co z tego? I tak już nie urośnie. It's an offer. W sumie skorzystam z oferty, będzie mi się szybciej claimy robić. Będę, że w trójce się dostawało 3 szpiegów za to. W sumie mogę stabilność wboostować. Muszę mieć legitymację, tam jest 75%. Establish Sunday School. Mogę Cumbrię zaatakować i to zrobię oczywiście. Znaczy, jakie z wami faworki mamy? 7. Aby się Szkocja przydała, żeby od drugiej strony ich odciągnęła. Ale co ja potrzebuję, żeby Anglię stworzyć? Bo pewnie muszę czekać do jakiejś technologii administracyjnej, czego ja akurat nie lubię tutaj. For British Nation, a British, ja chcę England stworzyć. Holy Roman Empire. Czyli bym musiał zdobyć Rzym, żeby HRE utworzyć. For British Nation. I niekoniecznie chodzi o Brytanię, tylko o Anglię. Lalala. To kiedy mamy z wami trusa? 90 z wami mam do 87. To z wami się bardziej opłaca, znaczy dwa zaatakować. Płyniecie tutaj. Mi tutaj nawet wojska nie widzę, ale widzę, że tutaj się biją. Dobra, w Nowemberze. Muszę uważać teraz z tą overexcencją, gdyż legitymacja mi nie rośnie prawie w ogóle. I może mi wyskoczyć disaster. Scotland, takie tam faworki są potrzebne. Staje się wasalną Taryngi. Jak to się dzieje? Plan się dołączy nawet bez faworków. Does not own. Jakby były faworki, to mógłbym zaatakować East Anglia i by się rzucić na nich. Oni mają coś z Asturiasem. Teraz się problem pojawia, gdyż oni są dosyć duzi. Dawaj, gdzie jest to Asturias? 9000. Jak wygląda Francja na tle Lotaryngii? Francja się powiększyła. I trzeba z tego skorzystać. ABCDE.
Friends 26 tysięcy. Lotaringa 24. No to byłby problem. Musiał zdesantować się tutaj i pomagać Lotaringio, a jestem na razie za mały, by to robić. Na razie nasz, nie wiem, kurs, droga podboju pozostaje oni. Później na Irlandię wbić. I zradzić Szkotów w końcu. I później zająć się albo jakimiś Westfoldami, albo zająć się Danią. Oni mają sojusz z jakimś Jutlandem, oni mają sojusz z Swelandem. Ale Polska się dziwnie rozrasta. Na Węgry wbiła. Bułgaria Bizancjum bije. Macie z kimś sojusz? Nie. Mają following vassal Serbia. Mają z Litwanią sojusz. No właśnie, już się trus nam skończył. Olo, oni mają generała. 5-6-1-1. Gdzie ten faworek nam się wbije, Szkocjo? Jeszcze jeden faworek. Przez 5 lat przeżyje. Pierdolę, wyprzedzili mnie. Dosłownie o moment mnie wyprzedzili. Nie trzeba Northumberlandię bić. Nie mają sojusz z Leinsterem, a pokój z nami trwa do 97. Chyba na Cornwallie się coś rzucimy. Eż, matyś, nie, czy wyczekały ten faworek perfekcyjnie, czy jak? Dobra, zostajemy tu flotą. Też nam pomaga. Bardzo, bardzo. A to, że stracą stolicę i trochę prowincji, to mi to nie przeszkadza w sumie. Mam nadzieję, że mi Kumbrię dadzą w tej wojnie. Bardzo nie na rękę mi to było, co się teraz stało. Też miesiąc przeczekaj, by się, o, Merchant Shipy mogło odnowić. Cię rzucili, debile. No i Black Flaga dostałem, dziękuję bardzo. A jeszcze mi prowincji nie oddali, tak? Masz szczęście, że mamy faworki i będziesz mi teraz pomagać jak cholera w tej wojnie. W wojnach ogólnie. Jak mi z Francją wyglądają faworki? Większe trusta. Co już? Gdyż na razie się na Anglię nie wybieram, czy na Lotaryngię. Dobra, to ja lecę na Cornwallię od razu. Jeszcze potrzebuję trochę czasu. Claim Kernow. Wy sojuszników nie macie. Teraz nie mogę oklejmować, prędzej Duńczyków w sumie to zrobię. Bo limit wojska wynosi 10. Denmark pewnie o wiele więcej, tak samo z flotą. 12 tysięcy. O flocie też wolę nie rozmawiać. 13 galer. Ja się teraz zdenerwowałem. Rus Cornwallu wygasł. Teraz tylko klejmy się zrobią i na nich lecę. Longshipy. Merchant shipy się odnowiły.
Tracę 10 influencji. Nobility, tak? Mogę zrobić call deed. Mogę to zrobić. O, dobry pomysł. Będzie trochę... Kurwa, duży problem. Co ja zrobiłem teraz? Jezus Maria, zabijcie. Jeszcze miałem takie problemy z influencą u nich. Się zesram. Ja się wtedy ledwo trzymałem chyba. Dobra, trzeba Race for Taxi wziąć. Zniżę inflację do zera. O, techno... Tutaj, Early Navy, Tradition Decay. Potrzebne są 4 ideasy jeszcze. Czyli tutaj już będę miał dodatkowy National Tax Modifier. Tak, poproszę. W sumie na Brytanię by się przydało rzucić. Armor cel. I wchłonę całą Brytanię. Wy ich niszczycie. Brytania ma sojusz z Flandrią i Lotaryngią. Ja się zajął Brytanią, oni by się zajęli resztą. Jezus Maria, zachciało wam się prowincji, tak? Jak te relacje między nami wyglądają? Nie. Ukończcie to oblężenie, dobrze. No i biorę, pieniądze też biorę. Te claimy też biorę. I pokój też biorę. A disaster wzrósł. A pokój my mamy. 901. Trzeba zrobić tak. Oczywiście ponieść tutaj. Przestać płacić, gdyż te punkty dyplomatyczne jednak się przydadzą. Nie bez potrzeby wziąłem tego kolesia. Potrzebuję te ideasy i technologii nadrobić trochę w końcu. Mam 2 stabilności. Bardziej będzie mi się opłacało zmniejszyć inflację. Maksymalnie, wcześniej dać sobie stabilność na 3. Fabricate Claim Finster. Dobra, dodatkowe wojsko i niedługo atakujemy ich. Bo nie jestem pewien, czy jak nie wyląduję we Francji, nie dostanę Black Flaga. Nie muszę być na moim terytorium. Jak to wygląda? Italii tak, wszystko tak. Awaria się rozrasta, już nie jest wasalem. Tuskania i East Francja, jednak mają sojusz z East Francją. Tuskania, ale Tuskania ma sojuszników. Benevento jeszcze, Papal State. Ty masz jakichś sojuszników? Italii i Naples. Tego wzięli ze sojusznika, ok. Bizancjum dosyć dziwnie wygląda. Tu we Włoszech jakoś się jeszcze trzyma, natomiast tu już nie. Tunezja się wbija na Sycylię. Okej, okay, już prawie tego Dukata zarabiamy mniej więcej.
O, mam max punktów militarnych. Teraz się rozbuduję militarnie. Ile skoczyło? Parę tysięcy manpower. W ogóle fajnie byłoby teraz zagrać tej nowej mechanice na Kaleradia Universalis. Już nie byłoby takie ofensywne, że lecimy wojna za wojną. Tylko chyba bardziej przemyślane, także z tymi punktami by to inaczej wyglądało. Znowu to... Wiecie, innych pomysłów. Na event na przykład jakieś boostujące mnie. Dobra, dołączę się. No nie mają floty. 6 merchant shipów, więc powinienem dać radę. Ją i o was. Ale dzięki temu waszemu pokojowi nie mam jak się dostać drogą lądową. Chyba. Jak Cumbria. Oni zniszczyli ich? Nie wiem, może. Ale chyba na wodzie z rozwalę. No, padli. Głównie to flota szkocka straciła cokolwiek. A przerzucę was tutaj. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Teraz was, sekunda, połączę i prześlę was tutaj. A Szkocja się poczuła pewna i się tam rzuciła. Zdamy się na jakieś dwa transportowce kolejne dorobić. Wy zostańcie. Tak. Ten 1000 spróbuje się przerzucić tutaj. Między 3000 dośle. Dukaty za merkantylizm i lojalność u nich. Bierę. Przypomnę, ten merkantylizm plus 3. Fajna idea. A to nam Force Limit mi wtedy zwiększyło, teraz dopiero decay. Tak mi limit floty wygląda. Wojska zwiększyło się o 2000, autonomia pewnie spadła. Teraz ich tutaj przerzuć. A defensive war, a Szkocja to wygra. Prowincji nie dam, żeby sobie wzięli. Aż taki dobry nie jestem. Sześć było. Jest nadal. Jezus Maria, to jest przeznaczenie. Teraz latać, krzycząć. Nie wiem. Kto tam był, kuźwa? Za Bejlara tego. No, Beliar. A, Beliar, tak. Kurwa, tak? Sekunda. Beliar. Tak, Beliar. Za Beliara. Będę biegać i krzyczeć. Trzeba wojsko poprzerzucać. Z
Ale nie wiem, nie wiem, czy można powiedzieć, że się dorobiłem na wojnie. Przynajmniej Szkocja się za bardzo nie dorobiła na tej wojnie. O, Dania ma bunty! Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że zdobywamy Yorkshire. Mają sojusz ze Swelandem. Nie wiem, czy flotą dam radę się przebić. Raczej nie. Ale czy... Militarnie też raczej nie. Co to jest to za statystyki? To jest, wiem, że prędkość, to jest, że walka, a to? Odporność statku? Full size. A, ile damage'a mogą przyjąć? Zrobię 3 longshipy. Więc trzeba powoli to imperium morskie budować. Chyba ta będzie najłatwiej się na Bretonie przerzucić. Na Bretonie. Brytanie. Przerzucaj te 3000. Kurwa mać. Akceptuj. Wiecie, mi teraz faworków wisicie? Dużo mi wisicie, no właśnie. No przechodzić. Prześlijcie ich tutaj po prostu. Nie wbijanie na moje tereny. To jest kurwa moje pole. Jak to wygląda? Kupienie prowincji. Mogę tam. Mogę. Dobrym przyjacielem, lecę z pomocą. Dobra, trochę dostanę. Co to? Ole, co to jest? Kardynał w administracji? Albo... Wy głupi jesteście, żebym tego nie brał. W sumie to gówno daje. Stability cost modifier. Wezmę. Co mi tam? Mniejsza szansa na bunty będzie. Już skończyło się łupienie. No to skończyła się moja pomoc także. Tutaj niekoniecznie mogę wam pomóc. W blokowaniu portu. Oni się wzmacniają moim kosztem. A Slotaringa się tu wbiło. Nie mam tych faworków. 6 to bywam. To 2 lata. Nie wiem, relację muszę za nim polepszyć? Spróbuję. Chyba na mid będę musiał się teraz wbić. Na Irlandię to mi zostaje. Teraz ile mają wojska? Nie mają sojuszników. Co już z Munster? A nam się kończy 901. Oni nie mają wojska. Z tego co widzę. Chyba, że gdzieś wysłali. Mit. 4000 wojska na takie państwo. Tak. Albo nie, po prostu powiedz wojnę. Nie, Trusa mamy. Też do 901. Doklejmuj Ulster. Zajmiemy się już klejmowaniem prowincji. To też jest oklejmowane? Chyba jest oklejmowane, tak mi się zdaje przynajmniej. Z Andaluzją się biją.
Czy wy nie bylibyście ciekawi na sojusz ze mną, drodzy przyjaciele? Chodzi mi o dokładnie o wsparcie w wojnie z... tymi ćwokami. Automatic Technology Cost. Jeszcze jedna technologia i będę, znaczy idealnie będę miał to. Nie dwie jeszcze. Jak teraz moje koszt technologii dyplomatycznej wygląda? 535. A w sumie mam dużo punktów dyplomatycznych, nie mam co mar- znaczy administracyjnych. Okej. Do clergy należycie, więc nie ma co. Do nobility, raczej ten... A do nobility by się opłacało zwiększać. To dla podwójnego boosta w sumie. No i 3000 jeszcze mogę zrobić. Raz, dwa, trzy. Raz 901 będzie. A są oklejmowanych, tak? Tak. Tak wyglądają moje klejmy na świecie. Dobra, te klejmy na was już starczą. Bardzo dobry dowódca, trzeba przyznać. Bardzo, bardzo dobry. Chociaż Fire nie ma już tutaj, nie ma na razie znaczenia. Ale bardzo dobry. Rus jeszcze trwa? Nie trwa chyba. Jest the military access. Teraz sprawdziłem, nie było w failu, że minus 5 stabilności. Ja w ogóle odcinek trwa 32 minuty, no to wypowiem tą wojnę. Scotland, nie masz mi co pomagać, nie chcę ciebie nawet. Tej konnica się przyda. A jednocześnie ten Warwick. No i tak można oblegać. Muszę jakoś wykorzystać te faworki z u Szkocji. Bo z monsterem się nagbiję. Dobra, wywal 1000 konnicy, select i Warwicka przerzuć tutaj. Chyba dadzą sobie radę. Szczególnie z Warwickiem. Lol, nie dają. Tyle za teren. To zaraz damy sobie radę, zobaczycie. Dobra, który to był Warwick? Odrzuć. I tak. Szkocja się rzuciła. Dwie wojny zostały im wypowiedziane. Zażarcie bronią. O Jezus, wchłonęli mi armię. A to monster się broni, no ma dobre dobry teren ma. Rzekę ma. Ile mi wchłonęli? 3000. Więc jednocz. 2-1. Raz, 2-1.
Jak idzie monster, pluć nam w twarz. Znikać, okej, zniknęli. W ogóle mit tutaj stoi 4000. Oni są złupieni i zaczął się niedługo odnawiać, to będzie dobrze. Każdy nie mamy tej opcji realizowania prowincji, fajnie by było. A bo przydałaby się taka opcja, że po prostu przejmujemy prowincję wroga i możemy ją spalić od razu. Gdyż jednak stanie łupienie prowincji to jest za mało. Powinno być, wchodzisz, palisz wszystko co popadnie i się cofasz. A nie brania dóbr i niszczenia pozostałości. Ale na tym by się nie zarobiło, ale po prostu by się wroga szybko zniszczyło. Jakby powiedział wam wojnę, to byście... Lokal goods przez 2 lata, wolę punkty administracyjne. Mogłoby tak to wyglądać, że na przykład jakieś państwo wypowie wam wojnę, to wy wbijacie pod niczym jednostkami na jego państwo, palicie je szybko i kończycie wojnę. Munster, biorę twoją prowincję, biorę twoje pieniądze, twoje kobiety i tak dalej. No i akceptuję pokój. Biorę także twój pokój, twoje wyrko i tak dalej. Podaj te klejmy, rewołkuj. Świetnie. Niestety disaster mi zaraz wybuchnie. Ach, trzeba się pospieszyć. Mniejsz od razu. Zacznij korować, podeślij tutaj. Unresty. Oklejmuj. Jak w nasze faworki, rośnie po jeden co rok czy po 2 lata? Ja czasami nie ogarniam this amount of years needs. Nie ogarniam co zależy od tych faworków, czy wielkość danego państwa. Ale ma tutaj claimów. Czy wielkość danego państwa, czy co? Klej mi stąd spadł? Chyba tak, no to wyglądało. Tak, spadł mi stąd klej. A was kiedy mogę integrować? 18 dopiero. Nie, w końcu disastera nie będę mieć. Mit, jesteś moim celem. Moim celem jest także... Nie, zostawię chyba tego. Tego, jak to ująć. Wolne miejsce, a w sumie nie, mit zaraz wchłonę. Dodam sobie to na rywala Danię, gdyż niedługo dam rywala sobie Szkocję. Szkocja jest o wiele słabsza. Bardziej będzie to się opłacać. Teraz tyle punktów. O, ale tutaj wybuchli Lotharingian Noble Rebels. Będę w cholerę punktów dyplomatycznych dostawać. Oklejmują mi się prowincje, zajmę się obrażaniem sojuszników i żeby już na samym odcinku być przygotowany na wojnę z Mit. Płonięciem Irlandii. Problem będzie, że niestety nie da rady stworzyć Anglii z tego co widziałem z decyzji. Jest tylko British Nation. Jakieś polisy, o, są polisy. Z tego co pamiętam, lepiej brać polisy teraz, gdyż jak już wejdą kolejne idee, to nie będzie można ich brać. To by się to przydało brać. Ja nigdzie nie mam żadnych heretyków, dopiero tutaj w Norsach będę mieć. One się bardzo przydadzą. W sumie... Nie, one się przydadzą. No i tu nie wiem, tu jeszcze się zastanowię, gdyż nie wiem, czy szybko rzucę tutaj na Norwegię, czy się bardziej zajmę
To tymi terenami, ile one mi zajmą. Unresty by się przydały, gdyż unresty zawsze się przydadzą. Ale natomiast będzie już problem z co było? Misjonary? No i hajs mógłby się przydać. Ja tego hajsu trochę mam. Okej, okay, już skończyłem z wami. To issue embargo. Issue embargo, na was chyba nie mam issue embargo. Trzeba im obrazić matkę. I co teraz jeszcze trzeba było zrobić? A, chciałem zacząć okorować drugą prowincję. Chciałem zrobić to oraz w tym momencie skończyć odcinek. Zaczynam w kolejnym. Pamiętajcie, łapkę, komentarze dla statystyk. I o wszystkim innym. Cześć.